Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Dzisiaj pokażę Wam książkę, ogromną książkę. Nie mamy jeszcze tak wielkiej książki ze świnką Pepą. Książkę z urodzinowymi historiami. Książka jest z wydawnictwa Media Service Zawada i w środku znajdziemy 10 historii. My mamy Pepy, te cienkie książeczki, zapewne wiecie, jak one wyglądają. Nie miałam pojęcia, że jest też takie zbiorowe wydanie. Spójrzcie na tytuły, jakie się tutaj znalazły. 10 historii. Niektóre z nich znamy, niektóre były dla nas nowością. Ilustracje bardzo świnkowe, pepowe. Bardzo duża czcionka, wyraźna czcionka. Dziecko nawet samodzielnie przeczyta. Martynka czyta Oliwce, o śwince Pepie. Więc teraz sobie same już się też czasami właśnie siadają, biorą koc, nakrywają się kocem, biorą książki i czytają. Olil bardzo lubi Pepę, więc również właśnie książki o Pepie czytają. Tutaj zobaczcie, rozdział urodziny George'a. I tak właśnie jest skonstruowana książka. Tutaj trochę tekstu i bardzo dużo ilustracji. Tutaj mamy ilustrację, tutaj mamy tekst. O, super, naprawdę super to wygląda. No i co więcej można powiedzieć, ilustracje są tak pepowe, jak w każdej bajce o Pepie i w każdej książce o Pepie. I fani Pepy z pewnością się książką zachwycą. Coś tutaj ostrość gubimy, jest dobrze, wszystko widać. Więc jeżeli macie fanów świnki Pepy, myślę, że będą zadowoleni z tak ogromnej, ogromnej, ogromnej książki. A co my tutaj teraz mamy za rozdział? Może jeszcze sobie zajrzyjmy. O zbiórce chyba pieniędzy, jak dobrze kojarzę, bo tutaj tak, dach przecieka, więc zbierają pieniążki na naprawę tego dachu. I co tutaj się dalej wydarzyło? Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Jest festyn, tutaj sprzedają różne rzeczy na festynie. Tutaj malują buźki. No i biorą udział w wyścigu. Oczywiście tata świnka również bierze udział w wyścigu. I koniec. I mamy już kolejny rozdział. I tutaj zobaczcie, mamy taki też krótki opis przed każdym rozdziałem. Nie wiem, czy to było widać w innych, przed innymi rozdziałami, czy tak nam się tutaj trafiło, że były te rozdziały? Chyba były. I tutaj mamy właśnie opis o śwince Pepie, o jej rodzince, jakieś tutaj bohaterowie, więc super, 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 naprawdę super sprawa, bardzo, bardzo, bardzo dużo do czytania. No i nie tylko, jak widzicie, urodzinowe historie, ale bardzo wesołe, radosne, pepowe bajeczki dla dzieci. Tutaj mamy pewnie też z takie z książeczki bajeczki.pl. Można tam również te książeczki, jak i te cienkie, chude, że tak powiem, pepowe książeczki znaleźć, więc zaglądajcie na stronę i zaglądajcie na naszego bloga, bo tam będą jeszcze zdjęcia, a tutaj mamy takie błyszczące baloniki. O, mam nadzieję, że dobrze widać, jak się świetnie błyszczą. Więcej zdjęć na blogu, więc zapraszam Was tam gorąco, a ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.